W imieniu swoim oraz pana Bartłomieja Fifka, redaktora portalu Ekoo, witamy państwa w pierwszym odcinku cyklu dotyczącego zabytków naszego miasta. Pierwszym prezentowanym będą ruiny naszego kolskiego zamku. Zanim przejdziemy do omawiania szczegółów, powiedzmy kilka słów o naszej warowni. Otóż zamek zbudowany został na sztucznie usypanym wzniesieniu. Zamek u fundamentu w niższych partiach budowany był z kamieni, a wyżej, jak widzimy, murowany z cegły. Jaka była przyczyna pobudowania tutaj, akurat w tym miejscu, poza miastem Warowni? Prawdopodobnie wiązało się to z tym, że zamek pełnił funkcję strażnika przeprawy przez Wardę, czyli prawdopodobnie pobierane było tutaj cło na przeprawie przez Wardę. No i oczywiście spełniał on już później po rozbudowie również poważną funkcję militarną. No i oczywiście jak każdy z zamków, również funkcję rezydencjonalną, czyli funkcję mieszkalną. Zapraszam państwa do szczegółowego omówienia naszego pięknego zabytku. Szanowni państwo, zanim powstał zamek w dzisiejszym kształcie, powstała najpierw wieża mieszkalna, tak zwany donżon. I różne są teorie na temat czasu powstania. No, moim zdaniem ta wieża mieszkalna mogła być początkowo własnością prywatną niejakiego Piotra Skoła, który notowany jest w dokumencie z 1330 roku. Mógł on tutaj rezydować i ta budowla mogła być jego rezydencją. Do dzisiaj zachowały się tylko ściany piwnic, ale trzeba powiedzieć, że był to obiekt mieszkalny o bardzo dużych rozmiarach i efektowny jak na ówczesne czasy, bowiem podstawa tej wieży mierzyła 12 na 17 metrów, a całość kubatury no około 200 metrów kwadratowych. Dla nas może to dzisiaj jest niewiele, bo 200 metrów niektórzy budują sobie domostwa prywatne również, ale w średniowieczu, w pierwszej połowie XIV stulecia był to obiekt naprawdę robiący ogromne wrażenie. I prawdopodobnie później dopiero koło, jeszcze wieś, w drodze zamiany lub kupna przeszła w ręce królewskie króla Kazimierza Wielkiego, który wiązał tutaj z tym miejscem zapewne właśnie plany inwestycyjne związane z zamkiem. I dlatego też do tej wieży mieszkalnej w późniejszym okresie domurowywano właśnie mury zamku. Zamek murowano z cegieł na dwa sposoby, które tutaj akurat na tej ścianie bardzo dobrze widać. Są to dwa sposoby średniowiecznego murowania murów z cegły. Widzimy tutaj takie dwa podstawowe sposoby. Jest to wątek gotycki i wątek wendyjski tak zwany. U góry widzimy wątek gotycki, to jest tak zwane układanie cegły dłuższą i krótszą krawędzią na przemian, czyli główka, wązówka, czyli krótsza krawędź i dłuższa krawędź. Natomiast niżej już ta ciemniejsza cegła, już mamy ten wątek wendyjski, czyli dwa razy dłuższa cegła i raz krótsza, znowu dwa razy dłuższa i raz krótsza. To jest właśnie przykład, akurat tutaj mamy przykład dwóch sposobów średniowiecznego murowania ścian. Jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, właśnie w drugiej połowie XIV stulecia rozpoczęto inwestycję budowlaną, budowę naszej warowni. Jednak trzeba powiedzieć, że oczywiście nasz zamek nie powstał w przeciągu 2, 3, 10, 20, 30 lat. Należy przypuszczać, że nasza warownia, tak naprawdę inwestycja była zakończona gdzieś dopiero w drugiej połowie 15 stulecia. A świadczy o tym wieża narożnikowa, która jest charakterystyczna już dla czasów Kazimierza Jagiellończyka. Jesteśmy już na dziedzińcu naszego zamku. Całe przejdźmy szczęście, że znikły może już z dziedzińca, znikła ta ławka i ten kosz w stylu ala secesja, zupełnie tutaj niepasujący. Tutaj toczyło się zamkowe życie.
Nie zachowała się zabudowa, albowiem była ona drewniana i do naszych czasów oczywiście nie miała szans ostać się. Pewnie Państwo się zastanawiacie również, co to są te otwory w murach. No, były różne koncepcje, natomiast są to z pewnością otwory przeznaczone do oparcia rusztowań drewnianych przy wznoszeniu warowni. No wiadomo, rusztowania musiały na czymś stać. Pięknie tu też widać na tych murach fakt domurowywania, podnoszenia poprzez dziesięciolecia wieku XV, podnoszenia murów naszego zamku. Różne są też teorie, kiedy nasz zamek tak naprawdę został opuszczony. Ale zanim powiemy, kiedy został opuszczony, powiedzmy najpierw, kiedy jest pierwsza wzmianka historyczna o mieszkańcach tej warowni. Otóż w ogóle w źródłach historycznych pierwszy raz nasz zamek jest wspomniany w 1383 roku. Wtedy to starosta kolski z Krystyn z Kozie-Głów w Małopolsce wyrusza plądrować niedaleki Grzegorzew, należący do arcybiskupa gnieźnieńskiego. No w tym momencie nasz zamek został wplątany w wielką politykę, można powiedzieć, bo Krystyn z Kozie-Głów popierał do tronu inną osobę, natomiast arcybiskup gnieźnieński popierał linię mazowiecką Piastów w pretendacji do naszego tronu i stąd też wybuchł konflikt wewnętrzny w Polsce i efektem tego konfliktu właśnie był najazd Krystyna na dobra arcybiskupa. Wyrusza właśnie ze wspomnianego naszego zamku kolskiego. Trudno powiedzieć, w jakim stanie był wówczas nasz zamek, czy była to tylko nadal wieża mieszkalna. Prawdopodobnie już zamek był w części wybudowany. Jak powiedzieliśmy sobie, mieszkali tutaj starostowie kolscy. Któż to był? Otóż nie ma to nic wspólnego z dzisiejszym urzędem starosty. Starostowie kolscy to, można powiedzieć, kolejni zastawnicy dóbr królewskich, czyli miasta i okolicznych wsi, którzy wpłacali do Skarbu Królewskiego określoną kwotę pieniążków i w zamian za to otrzymywali tak zwaną tenutę kolską, starostwo kolskie w zastaw najczęściej po wpłaceniu określonej kwoty pieniążków do Skarbu Królewskiego. I takim właśnie zastawnikiem dóbr królewskich był Krystyn z Kozie-Głów, później jego ojciec, później jego syn o tym samym imieniu i potem przez całe stulecia kolejni tenutariusze. Oczywiście w części oni nie mieszkali tutaj osobiście na zamku, bo na przykład ciężko podejrzewać, żeby Chińcza z Rogowa, podskarbi królewski, tutaj osobiście zamieszkiwał, był cały czas przy królu. Ale część tutaj starostów bywała osobiście. Jeśli nie byli tutaj osobiście, to rezydowali tutaj w ich imieniu tak zwani burgrabowie zamkowi, którzy w ich imieniu tutaj sprawowali pieczę nad dobrami będącymi we władaniu starostów. Kiedy tak naprawdę nasz zamek został opuszczony, kiedy został, można powiedzieć, przestał pełnić tą swoją funkcję obronną i rezydencjonalną? Wiemy jeszcze, że starosta kolski, który został nim w 1506 roku, Jarosław Sokołowski z pobliskiej Wrzącej, wyłożył pewne sumy na remont zamku i przystosowanie go do swoich potrzeb. Świadczy to o tym, że w początkach XVI wieku nasz zamek jeszcze był zamieszkany. Problem zaczął się, kiedy po Jarosławie Sokołowskim starostwo kolskie objęła Anna Górkówna z bardzo zamożnego rodu wielkopolskich Górków, która komfortem ta warownia już jej zapewne nie odpowiadała. Trzeba powiedzieć, że już w początkach, w pierwszej połowie XVI wieku nasz zamek był warownią zimną, niedogrzaną i niespełniającą standardów takich, jak najzamożniejszy ród wielkopolski chciałby oczekiwać od swojej siedziby mieszkalnej. Dlatego też już Anna Górkówna nie przebywała tutaj na zamku kolskim. Ale dokładnie nie wiemy, kiedy zamek tak naprawdę został już całkowicie pozbawiony tych funkcji i można powiedzieć w pewnym sensie zniszczony. Wiemy, że jeszcze w początkach XVII wieku król, skarb królewski poleca starostom wyłożenie pewnych sum na remont naszej warowni, ale trzeba powiedzieć, że jedno to, że tak powiem, polecenie królewskie, a drugie to wykonanie. Prawdopodobnie był to taki typowy zwrot po prostu w tym dokumencie, który
nakazywał niby remont, ale domniemywa się, że starostowie niezbyt chętnie już inwestowali w starą, przestarzałą budowlę. A z całą pewnością nasz zamek określony jest jako już zrujnowany po okresie potopu szwedzkiego. I od tego czasu można z pewnością już powiedzieć, że nasza kolska warownia już nie spełniała ani swojej funkcji mieszkalnej, ani swojej funkcji militarnej. Jesteśmy teraz przy najmłodszej części naszego zamku, czyli przy wieży mieszkalnej. To jest wieża charakterystyczna dla budownictwa czasów Kazimierza Jagiellończyka i późniejszych, więc dlatego też przypuszcza się, że zbudowano ją dopiero w połowie lub w drugiej połowie wieku XV, kończąc tym samym, można powiedzieć, inwestycje budowy naszej warowni. Jak sama nazwa mówi, wieża spełniała funkcję przede wszystkim mieszkalną, była siedzibą posiadacza tej warowni, starosty, a w przeciągu lat 1476-81 mieszkała tutaj księżna Anna Sochaczewska, która była właścicielką zamku i miasta Koła oraz całego starostwa kolskiego. To różnica, bowiem była ona właścicielką, nie posiadaczką miasta. W zamian za dożywotnią własność król otrzymał od niej księstwo sochaczewskie, realizując tym samym politykę Jagiellończyka, jakby scalania ziem Królestwa Polskiego i pomału wcielania Mazowsza do korony Królestwa Polskiego. Dlatego też Anna, oddając Mazowsze, otrzymała tutaj na własność, trzeba to podkreślić, otrzymała na własność miasto Koło oraz całe starostwo kolskie. Tutaj mieszkała na zamku, tutaj wystawiała dokumenty, tutaj znajdował się jej książęcy dwór. Starostą kolskim, już starostą, został jej najbliższy współpracownik, dworzanin księżny Anny, Sławec z Niemygłów, który był tutaj po jej śmierci właśnie starostą kolskim, czyli w pewnym sensie była to kontynuacja rządów księżnej Anny Sochaczewskiej. Zapisała się ona w historii naszego miasta bardzo chlubnie, bowiem nie tylko wsparła budowę, inwestycje kolskiego klasztoru, ale również dzięki jej znamy treść dyplomu lokacyjnego miasta Koła, bowiem ona wystawiła dokument potwierdzający lokację Kazimierza Wielkiego. Korzystając z okazji, że kręcimy dzisiaj na temat zamku, oprócz historii powiemy też troszeczkę o czasach współczesnych, mniej chwalebnych niż te czasy historyczne, kiedy zamieszkiwali tutaj starostowie kolscy, księżna Anna Sochaczewska. No, stoimy tutaj przy tej ścianie, które po, w cudzysłowie można powiedzieć, renowacji murów widzimy tutaj. Nasz zabytek niestety źle odczuł te prorestauracyjne, konserwatorskie próby działań osób, które próbowały nasz zamek zrewitalizować, można powiedzieć. No, spowodowało to to, że no, nieumiejętnie użyta, nie taka zaprawa do charakteru murów, no, spowodowała, że no, drastycznie oszpecono nasz zabytek. Ponadto konserwacja powinna najpierw polegać na zmazaniu tych szpecących napisów na murach. No niestety nie ma nasz zamek szczęścia póki co do naprawdę z prawdziwego zdarzenia działań konserwatorskich i restauracyjnych. No należy tylko ubolewać, że takie coś spotkało, no można powiedzieć, symbol naszego miasta.